No to zaczynamy vloga. Już naprawdę bardzo długo vlogów nie robiłam. Taki chyba ostatni poważniejszy vlog to był Keto 30, nie wiem ile, 5 lat temu. Ale postanowiłam udokumentować mój powrót do formy po ciąży. Dlaczego teraz? No po pierwsze, bo jestem po 9 miesiącach, gdzie moja aktywność no jednak była mała. Kilogramy poszły do przodu z wiadomych powodów, ale powiem Wam, że już osoby, które oglądają wszystkie moje filmy, nie wiem czy w ogóle takie są, pewnie gdzieś tam słyszały o tym, że mamy teraz problem z małą, bo okazało się, że Nela ma bardzo poważną dysplazję stawów biodrowych i ja wiem, że to się leczy i my to leczymy. Natomiast u niej to jest chyba ostatni stopień. Ja też miałam dysplazję i z tego wyszłam, jak widać chodzę, więc ja oczywiście, że liczymy na to, że ona też będzie chodzić. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że no na pewno nie jest to dla mnie łatwy moment i nieraz przychodzą do mnie właśnie podopieczne, które miały jakieś trudne sytuacje w życiu, musiały się kimś zająć i totalnie zapomniały o sobie. I ja też miałam taką ochotę, żeby po prostu się teraz oddać w to wszystko, co muszę robić i zapominając o sobie. Ale postanowiłam, że tego nie zrobię, bo dobrze wiem, jak to się kończy u wielu osób i też to nie jest dobre, żeby poświęcać siebie totalnie i nie dbać o siebie w tym czasie, nawet takim trudnym, albo może szczególnie w tym trudnym czasie. Więc moje postanowienia. Czyste keto bez podjadania. Bo nakręciłam film o podjadaniu, całkiem dobry, jak nie oglądaliście to Wam podlinkuję. Jak myślicie, dlaczego? Dlatego, że oczywiście mi też się zdarza podjadać, szczególnie jeżeli właśnie są jakieś stresujące sytuacje. Natomiast jak jestem w ketozie, to już od lat jest to dla mnie dużo po prostu prostsza sprawa, więc czyste keto bez podjadania. A kolejna rzecz to aktywność, na którą też nie mam czasu, więc zamierzam go znaleźć i zamierzam chodzić na bieżni przynajmniej pół godziny podczas pracy. No i też fajnie by było zrobić 3 tabaty albo ergometr, na którym bardzo lubię trenować i też no, już nie jest to regularne, a fajnie już by było po połogu do tego wrócić. No musi mi też w to wjechać oczywiście medytacja, którą teraz po porodzie troszkę odpuściłam, bo tak to medytowałam w sumie codziennie, więc medytacja / modlitwa, żeby przynajmniej te 5 minut dla siebie znaleźć i to są chyba takie moje główne rzeczy z tych nawyków, które przez najbliższe 30 dni zamierzam wprowadzić. Tutaj będę relacjonować, no, czy dałam radę, bo nie wiem tego jeszcze, okaże się. Co Wam mogę powiedzieć? Nie dałam rady tak do końca. Ten materiał, który widzieliście, był nagrywany ponad miesiąc temu. I rzeczywiście jakby byłam w ketozie, ale później nie byłam, a potem znowu byłam, a później znowu nie byłam. I trochę się mi to tak wysypywało po trochę, jak starałam się do tego wracać. Z aktywnością też był problem, bo wcale nie miałam takich wiele takich poranków, kiedy miałam ten czas dla siebie, a z małą jakby no jest już coraz lepiej, to jest super i jakby rokowania są bardzo dobre, natomiast ta szyna, którą otrzymała i na której jakby opieramy leczenie, sprawia, że ona po prostu potrzebuje dużo więcej wsparcia, uwagi, noszenia po prostu na rękach i zajmowania się i nie jest już takim bezobsługowym dzieckiem, jeżeli takie w ogóle są. Dlatego no, nie było łatwo. I mówię Wam o tym dlatego, że no, nie nagrałam w ogóle tego, co tam się u mnie dalej działo, bo tak naprawdę w ogóle nie miałam do tego głowy. Ale znowu w styczniu jakby mówię, hello Aśka, wracaj. Miałaś się wziąć za siebie, a nie tylko się skupić na domu i na pracy. I jest na to czas. Dlatego po części pewnie wyzwanie na 2022 rok, do którego Was zresztą zaprosiłam i wiem, że wiele osób wzięło w nim udział. I ja również w nim wzięłam udział i też z osobami, które się zapisały do niego właśnie ostatnio w newsletterze podzieliłam się taką moją historią, że u mnie aktywność poszła na pierwsze miejsce, ale nie zawsze właśnie był ten czas na trening, dlatego musiałam dużo rzeczy dopasować. Rzeczywiście bieżnia w tym momencie jest dla mnie nieraz ratunkiem i jak mam taką pracę,
nie konsultacje, ale właśnie układanie jadłospisów, przygotowywanie materiałów dla podopiecznych czy jakichś innych rzeczy, no to wtedy rzeczywiście na niej chodzę i naprawdę potrafię już zrobić dużo tych kroków tak, w tak zwanym międzyczasie podczas pracy, także to jest w ogóle ekstra. Druga rzecz, treningi sama z sobą zdarzają się rzadko, ale ogarnęłam treningi z Nelą, więc to też jest super sprawa, że jakby opiekując się nią, jestem w stanie się na tyle zmobilizować, żeby równocześnie po prostu ćwiczyć i trochę się zmęczyć i zrobić coś dobrego dla siebie i dla swojego ciała. Nie jest jeszcze idealnie i wcale nie musi być. I właśnie to jest coś, z czym chcę Was zostawić, że tak naprawdę przeczytałam ostatnio taki fajny cytat, że porażka jest wbudowana w sukces. Porażki są częścią sukcesu. Nie tylko, że upadamy w życiu, ale jeżeli chcemy osiągnąć sukces, to wręcz musimy upadać i się podnosić. Dlatego nie jest idealnie, ale właśnie tak ma być. Rzeczywiście ta moja aktywność nie zawsze jest na takim poziomie, nie każdego dnia, na jakim bym chciała, ale jest naprawdę dużo, dużo lepiej. Jeżeli chodzi o keto, to jest bardzo dobrze. Czasem ciężko mi rzeczywiście znaleźć czas na to, tak jak wcześniej, ale to też jest normalne. Ciała ketonowe, glukoza są u mnie naprawdę na stabilnym, dobrym poziomie. Ja też cały czas karmię, więc nie chcę wchodzić w taką głęboką ketozę. Zresztą nie jest mi to do niczego potrzebne, bo przy niższych ciałach ketonowych ja czuję się już i tak bardzo dobrze. Tak właśnie się zastanawiam, że może za 2 tygodnie rzeczywiście do Was tutaj wrócę z jakimś materiałem i pokażę Wam trochę bardziej taki vlog jedzeniowy, jak to teraz u mnie wygląda. Dajcie znać, czy Was to interesuje i czy w ogóle taka forma Was interesuje, bardziej może ciut luźna. Nie wiem, czy motywacyjna, nie wiem, czy kogokolwiek do czegoś zmotywowało to moje dzisiejsze gadanie, no ale dajcie znać, co o tym sądzicie, bo tak chciałam się po prostu z Wami tym podzielić, bo myślę, że to jest ważne, żebyśmy nie postrzegali tych naszych zmian i tego dążenia do celu tak zero-jedynkowo, czyli jak mi coś nie wyjdzie, to po prostu już nie ma to wszystko sensu, bo bardzo często dużo osób, które do mnie trafiają na konsultacje właśnie w rozmowach czy wypełniając ankietę, dlaczego jakby diety kończyły się niepowodzeniem, jest u mnie takie pytanie. I właśnie zazwyczaj, no bo raz coś już zrobiłam, więc już nie miało sensu, bo była impreza, bo były święta, bo coś się takiego wydarzyło, zjadłam tabliczkę czekolady, no to już to wszystko zostawiłam, bo przecież po co. No a tak naprawdę to są wszystko małe rzeczy, i po prostu kolejnego dnia wstajesz i robisz swoje, na tyle, na ile możesz, na swoje 100%, ale na dzisiaj. To może nie będzie Twoje 100% z kolejnego dnia, może kolejnego dnia to by było tylko 20%, ale na dzisiaj to jest moje 100%. I też myślę, że warto po prostu się z tym pogodzić i z taką większą empatią podejść do siebie. No ja właśnie się tego uczę, że tak to wygląda u mnie, u nas. Jestem ciekawa, co u Was, więc dajcie znać i pozostajemy jak zwykle w kontakcie. Cześć, pozdrawiam ciepło. A jakby coś, to nie jest piwo, tylko to jest kombucha. I o niej też już robiłam film na YouTubie, także możecie sobie sprawdzić.